Zapraszamy do wysłuchania zbioru podań i legend polskich. Czyta Stanisław Biczysko. Najdawniejsze dzieje narodu polskiego pozostaną zawsze owiane mgłą tajemnicy. Zanim bowiem pojawiły się dzieła kronikarskie, istniały tylko przekazy ustne, w których prawda mieszała się z fikcją i baśniowością. Do tych właśnie przekazów sięgał gruntownie wykształcony kronikarz średniowieczny Wincenty, zwany kadłubkiem 1160-1223, tworząc swoje wiekopomne dzieło. Jego Kronika Polska stała się fundamentem podań narodowych. Tu po raz pierwszy spotykamy legendy o Popielu i o Wandzie, a więc o bajkowych władcach dawnej Polski. Oto jak legenda przenika do rzeczywistości. Orzeł Biały jest przecież symbolem narodowym, godłem polskim. Legendy, podania, baśnie. Niezależnie od nazwy, jaką opatruje się ludowe opowieści, wszystkie one składają się na obraz Polski, jej przeszłości, tradycji, obyczaju i wierzeń. Zachowane do naszych czasów przywołują postacie historyczne i wydarzenia, które zadecydowały o losach całych społeczności. Można w nich również odczytać dzieje niemal każdego zakątka Polski. Są więc swoistym przewodnikiem po krainach geograficznych, dużych i małych miastach, obiektach architektury. Wystarczy tu powołać się na legendę o lwach gdańskich. Halinie Krępiance z Sandomierza, czy też opowieść o miłości rybaka i syreny. Nastawienie do legend polskich i ich odbiór zmieniały się w zależności od charakteru epoki. Wiek XVIII podważał ich historyczność, natomiast romantyków urzekały ludowość, fantazja, motywy walki dobra ze złem, piękna z brzydotą. Na przełomie XVIII i XIX wieku pojawiło się w Europie wielu zafascynowanych folklorem zbieraczy. W Polsce jednym z nich był Kazimierz Władysław Wójcicki. Zabrał on nasze baśnie, opatrując je nazwą wymyśloną przez siebie Klechdy. Termin ten funkcjonuje do dziś i określa się nim baśnie, bajki i podania. Co dzień w południe z wieży Kościoła Mariackiego rozlegają się dźwięki Hejnału. Melodia urywa się, słychać kroki. Tę piękną tradycję wyjaśnia legenda o dzielnym trębaczu, który uchronił mieszkańców Krakowa przed klęską w walce z Tatarami. Lektura tekstów opiewających dawne dzieje pozwoliła całym pokoleniom Polaków przetrwać niewolę i zachować tożsamość narodową. Wielcy twórcy czerpali z tego skarbca wątki do swoich dramatów, płócien i utworów muzycznych. A dzisiaj z legendami obcujemy poprzez książkę, teatr, operę, filharmonię czy wreszcie muzeum. Nadal spoglądamy na pomnik warszawskiej syrenki, strzelistą wieżę kościoła mariackiego, przemierzamy szlaki gnieźnieńskie, odwiedzamy Kruszwice. Legendy wciąż żyją. Legendy o początkach państwa polskiego O Lechu, Czechu i Rusie Tekst Magdalena Grącka Dawno, dawno temu, kiedy jeszcze wszyscy Słowianie zamieszkiwali wspólne ziemię i mówili jednym językiem, żyło trzech braci – Lech, Czech i Rus. Żyło im się dobrze i zgodnie, a z racji swojej mądrości… Przewodzili poszczególnym rodom. Lecz nadszedł czas, kiedy ziemia nie mogła już wyżywić ich ludzi. W lasach zaczęło brakować zwierzyny, a w rzekach ryb. Zebrali się bracia na narady. Usiedli w cieniu rozłożystych drzew i zaczęli zastanawiać się nad tym, co mają począć dalej. Pierwszy przemówił najstarszy, pochmurny Rus. Bracia. Tak dalej być nie może. Nasze Ziemie są już tak zaludnione, że głód może zajrzeć nam w oczy. Masz rację? Przytaknął mu średni brat Czech. Ale cóż mamy robić? Powinniśmy poszukać nowych siedzib dla naszych plemion, odezwał się milczący do tej pory najmłodszy z braci, Lech. Dobrze radzisz. Wyruszymy, by znaleźć nowe Ziemie dla naszych ludzi. Powiedzieli zgodnie Czech i Rus. Jak postanowili, tak uczynili. Zwołali współplemieńców, aby powiadomić ich o swojej decyzji. Złożyli ofiary, zabrali posążki domowych bóstw i ruszyli w drogę. Na czele podążały straże i hufce zbrojnych, za nimi jechali trzej bracia i starszyzna plemienna. W środku pochodu na wozach lub wierzchem jechali starcy, również kobiety i dzieci. Potem pędzono stada bydła, a ogromną kolumnę zamykali wojownicy strzegący bezpieczeństwa i pilnujący porządku. Niełatwa to była droga. Na każdym kroku czyhały na nich różne niebezpieczeństwa, ale Słowianie szli nieustraszenie przez gęste puszcze, przechodzili rzeki w bród, mijali górzyste krainy. Tylko z rzadka natrafiali na osady ludzkie. Mimo zmęczenia uparcie podążali przed siebie. Nadszedł dzień rozstania. Jako pierwszy pożegnał się z braćmi Rus, który wybrał krainę bezkresnych stepów i rozległych żyznych równin poprzecinanych siecią szerokich rzek. Żegnajcie, bracia i pamiętajcie o mnie. Życzę wam szczęścia, rzekł. Zabrał swój lud i skierował się z nim na północ. Pozostali powędrowali dalej. Niebawem odłączył się od pochodu Czech. Podążył ze swym plemieniem na południe i tam, nieopodal góry, którą zwano Zip, na ziemi urodzajnej i bogatej, założył swoje państwo. Najmłodszy z braci, Lech, Wytrwale podążał naprzód, wędrówka zbliżała się jednak do końca. Pewnego dnia orszak zatrzymał się, bo ludzie byli zmęczeni i chcieli odpocząć. Podczas gdy mężczyźni rozbijali obozowisko, a kobiety zajęły się przygotowaniem posiłku, lech bacznie rozglądał się wokół. Gęste lasy pełne były zwierzyny, czyste rzeki obfitowały w ryby. A przejrzyste jeziora utwierdzały w przekonaniu, by zamieszkać nad ich brzegami. Lech głęboko nad czymś rozmyślał. Późnym popołudniem zwołał starszyznę plemienną, a gdy mężczyźni zasiedli już przy ognisku, tak do nich przemówił: Wędrowaliśmy długo, szukając miejsca na naszą nową siedzibę. I chyba dziś właśnie je znaleźliśmy. Chętnie zostanę tutaj. Okolica jest piękna, a żyzna ziemia wyżywi nas wszystkich. Chciałbym jednak wysłuchać Waszej rady. Zapanowała cisza, którą z rzadka tylko przerywały szepty. Po chwili odezwał się najbardziej doświadczony z całej starszyzny: Mądrość przemawia przez ciebie, Lechu. Twoi bracia Rus i Czech dawno założyli siedziby, tylko my wciąż jesteśmy w drodze. Zostańmy tutaj i zbudujmy gród. Gdybyż jeszcze bogowie zechcieli dać nam znak, gdzie rozpocząć budowę, westchnął Lech. Znowu zapadła cisza. Nagle jakiś szum przerwał milczenie i ogromny cień przesunął się nad polaną. Zaciekawieni ludzie podnieśli głowy. Ujrzeli orła, który powoli opadał na gniazdo znajdujące się w koronie wielkiego dębu. Na tle czerwonego, przedwieczornego nieba sylwetka ptaka odcinała się ostrą bielą. To znak od bogów! krzyknęli zgodnym chórem ludzie. To dobra wróżba rzekł uśmiechnięty Lech. Tutaj się osiedlimy, a ten wspaniały ptak będzie nas ochraniał. Tak też się stało. Na polanie zbudowano gród, a na pamiątkę Orlego Gniazda nazwano go Gnieznem. Orzeł Biały na czerwonym tle stał się herbem państwa polskiego, które bierze swój początek od Lecha. Piast Kołodziej Zarządów księcia Popiela, nieopodal Kruszwicy, Mieszkał kmieć, zwany piastem, uprawiał ziemię, hodował pszczoły, a oprócz tego, trudnił się kołodziejstwem, wyrabiał wozy. Wraz z żoną rzepichą żyli sobie zgodnie i spokojnie, wychowując dzieci. Najstarszy syn skończył właśnie siedem lat. Zbliżały się postrzyżyny, które obchodzono bardzo uroczyście. Było to bardzo ważne święto, gdyż tego dnia chłopiec przechodził z pod opieki matki pod pieczę ojca. Obcinano mu długie włosy i nadawano imię. Kiedy zaproszeni przez piasta goście mieli zasiąść za stołem, zjawiło się niespodziewanie dwóch wędrowców. Byli to wysacy młodzieńcy odziani w luźne, płócienne szaty. Wyglądali na bardzo zmęczonych. A ich ubrania i sandały pokrywał kurz. Przybysze stanęli w progu, pozdrowili zebranych, a potem jeden z nich przemówił do gospodarzy. Wędrujemy już długo, a czeka nas jeszcze daleka droga. Pozwólcie nam ugasić pragnienie i trochę odpocząć. Prosiliśmy o gościnę u księcia Popiela, ale. On kazał służbie wygnać nas spod bram swego dworu. Piast skłonił się przed wędrowcami i zaprosił ich, aby wraz ze wszystkimi zasiedli przy stole. Bądźcie mi gośćmi, rzekł. Jedzcie i pijcie do woli i radujcie się razem z nami, gdyż dziś świętujemy postrzyżyny mego najstarszego syna. Gdy już wszyscy zaspokoili pierwszy głód, że picha przyprowadziła do izby chłopca. Malec ukląkł przed ojcem, a ten podniósł go, skropił źródlaną wodą i z powagą sięgnął po nożyce. Następnie chwycił dość długi kosmyk włosów nad czołem dziecka i uroczyście obciął. Uczyniwszy to, zwrócił się do tajemniczych wędrowców i powiedział: Proszę was, zróbcie to samo co ja i nadajcie memu synowi imię, które od dziś będzie nosił. Przybysze dokonali obrzędu postrzyżyn, a jeden z nich rzekł do chłopca, od dziś będziesz się nazywał ziemowit. Niech to imię przyniesie ci szczęście i sławę. Wypowiedziawszy te słowa, uczynił nad głową chłopca niezwykły znak, po czym goście kolejno podchodzili do piastowego syna i każdy z nich obcinał mu pasemko włosów. Kiedy dokonano postrzyżyn i odśpiewano obrzędowe pieśni, wszyscy udali się na cmentarz, aby modlitwą i ofiarą uczcić duchy zmarłych przodków. Po powrocie do gościnnej chaty wędrowcy pożegnali się z piastem i rzepichą, a odchodząc nakreślili nad nimi ów znak, który poprzednio uczynili nad głową chłopca. Powędrowali przed siebie i ani piastko łodziej... Ani nikt z jego gości nie dowiedział się nigdy, kim byli, skąd przyszli i dokąd się udali. Jedno tylko stało się wkrótce jasne. Nie byli zwykłymi ludźmi, gdyż po ich odejściu nie ubywało jadła, choć na ucztę do piasta przyszło jeszcze wielu gości. Ziemowit wyrósł na dzielnego młodzieńca i dobrego człowieka, a po śmierci Popiela lud wybrał go nowym księciem. Tak spełniło się życzenie tajemniczych wędrowców. Dwa krzyżackie miecze. Tekst Marta Berowska. Dawno, dawno temu na polskich ziemiach zamieszkali krzyżacy. Pobudowali zamczyska i grody obronne, sprowadzili wielu mężnych rycerzy, a potem napadali na wsi miasta polskie i litewskie, żeby zawładnąć tą ziemią. Udręczony lud domagał się, by odebrano Krzyżakom to, co niegodziwie zawojowali. Król Polski, Władysław Jagiełło, zwołał więc całe rycerstwo polskie i litewskie, a także chłopów mazurskich, by rozgromić Krzyżaków. Dzień bitwy wypadł 15 lipca 1410 roku w samym środku upalnego lata. Tego dnia na polach pod małą wioską zwaną Grunwaldem zebrało się całe wojsko polskie. Pod wodzą samego króla Jagiełły miało rozprawić się z rycerstwem krzyżackim. Ile tam było zgiełku i krzyku, szczęku oręża i komend, ile proporców i barwnych chorągwi. Słońce odbijało promienie w błyszczących zbrojach, a przestraszone ptaki krążyły nad lasem, jakby przeczuwały to, co miało się zdarzyć. Król Jagiełło modlił się długo przy małej figurze świętej panienki. Rycerze stojący obok śpiewali Bogu rodzice i także modlili się gorąco o opiekę boską i pomoc w bitwie. Krzyżaków zaczęło niecierpliwić to, że Jagiełło nie daje sygnału do bitwy. Stali w pełnym słońcu po przeciwnej stronie pól Grunwaldzkich i żartowali sobie, że Polacy się pewnie boją albo że im oręża nie starcza. Wielki Mistrz Krzyżacki Ulrich postanowił wysłać dwóch posłów do polskiego króla. Zawieście Jagiełle: dwa nasze miecze Niechże ma czym wojować, rozkazał posłom, a jego rycerstwo gruchnęło śmiechem. Posłowie dosiedli koni i ruszyli przez pole. Gdy krzyżacy stanęli przed obliczem króla, Jagiełły, siedli z koni, unieśli miecze wysoko, po czym wbili je w ziemię tuż obok kopyt królewskiego konia. Wielki Mistrz, przysyła ci panie te oto miecze? Na wypadek Gdyby brakło ci własnego oręża, rzekli posłowie i na ich brodatych twarzach Jagiełło widział pogardliwe uśmiechy. Nie brakuje nam mieczy, odparł król, ale dar przyjął i podziękował. Kiedy posłowie odjechali, do króla zbliżył się gniewko, ulubiony giermek królewski, który niedługo miał być pasowany na rycerza. Pozwól mi, królu, użyć jednego z tych mieczy i wziąć udział w bitwie, poprosił. Jagiełło spojrzał chłopców w oczy i przypomniał sobie czasy, kiedy porwano matkę chłopca w krzyżacką niewolę, kiedy z rąk krzyżaków zginęła cała jego rodzina. Jagiełło powierzył wychowanie chłopca najlepszym dworskim nauczycielom i kazał go szkolić w rycerskim fachu. Jednak jeszcze za wcześnie, by chłopak brał udział w tak poważnej bitwie. Nie jesteś jeszcze rycerzem? Nie znasz zbyt dobrze rycerskiego rzemiosła. Nie chcę, byś padł od ciosów krzyżackich jak twój ojciec i twoi bracia, odparł król. Chciałbym, królu, odwdzięczyć się za lata troski i opieki, nalegał gniewko. Przyjdzie taka chwila, że mi podziękujesz. Liczę na to, że będziesz w przyszłości dzielnym rycerzem. Dziś jednak oczekuję, że pozostaniesz tu i będziesz strzegł krzyżackich mieczy, dopóki nie wrócę po bitwie, powiedział król. Giermek skłonił głowę na znak posłuszeństwa i wrócił do swoich zajęć. Kiedy zaczęła się bitwa, nad polami uniosła się chmura kurzu. Krwawe zmagania trwały długo, a szala zwycięstwa przechylała się to na jedną, to na drugą stronę. Polscy rycerze walczyli bardzo dzielnie, ale w pewnej chwili upał i zmęczenie koni dały o sobie znać. Wielu rycerzy zginęło, wielu rannych powróciło do obozu, by opatrzyć rany. Wtedy na rozkaz króla do boju ruszyła piechota chłopska uzbrojona w kije i topory. Chłopi polscy i litewscy bili się zaciekle o każdy metr polskiej ziemi. Miścili się za doznane krzywdy i za niewolę. Nie troszczyli się o własne życie, ale pragnęli wolności dla swoich rodzin, które już dość wycierpiały pod krzyżackim jarzmem. Starzy ludzie powiadają, że jeden z chłopów zasłonił króla własnym ciałem i zginął od ciosów krzyżackiego miecza. Inny chłop podobno zawadził toporem o nogę wielkiego mistrza Ulricha i zwalił go z konia. A gdy inni chłopi dobiegli do niego, wielki mistrz już nie podniósł się z ziemi. W pewnej chwili z gromady walczących wyrwał się młody, ranny rycerz Krzyżacki i przycwałował na wzgórze, gdzie gniewko pilnował dwóch mieczy wbitych w ziemię. Krzyżak czuł, że śmierć się zbliża. Odebrać Polakom miecze wielkiego mistrza! tłukło mu się w zranionej głowie. Nie wiedział, że mieczy pilnuje dzielny giermek, nie spodziewał się, że młody chłopak rzuci się na niego z nożem. Krótko trwała zaciekła walka. Zginął w niej Krzyżak, ale i gniewko odniósł ciężkie rany. Gdy tak leżał zakrwawiony i nieprzytomny obok krzyżackich mieczy, bitwa powoli dobiegała końca. Zwycięstwo króla Jagiełły było ogromne. Polacy wracali z pola bitwy wyczerpani, ale szczęśliwi jak nigdy dotąd. Kiedy Jagiełło dotarł do obozu, zobaczył swego ulubionego Giermka, umierającego od ran. Pochylił się nad nim, dotknął ręki chłopca i wyszeptał. Mój drogi, mój kochany, cóż to za straszna bitwa, w której ginąć muszą nie tylko rycerze? Wtedy niespodziewanie Spod ziemi, z miejsca, gdzie wbito miecze, wybiło źródełko. Woda płynęła szemrząc i pulsując w kierunku leżącego chłopca. Król zaczerpnął jej wróg i podał kiermkowi. Chłopiec przymknął oczy i z trudem przełknął chłodne krople. Nagle co to? Czy to sen, czy jawa? Krew przestaje płynąć i gniewko siada o własnych siłach. Medycy, zaczerpnijcie cudownej wody i dla innych rannych rycerzy. Próżno gniewko rozgląda się za cudownym źródełkiem. Próżno szuka wokół mieczy najmniejszego choćby zagłębienia z wodą. Źródełko znikło równie nagle, jak się pojawiło. Gdyby nie to, że sam król je widział, nikt nie uwierzyłby w jego istnienie. Jeszcze wiele tygodni po bitwie ludzie próbowali szukać cudownego źródełka. Zryli ziemię, wykopali dół, a nawet głęboką studnię. Na nic to się jednak nie zdało. Woda nie pojawiła się więcej. Rycerze powrócili wraz z królem na Wawel, gdzie odpoczywali i świętowali zwycięstwo nad Krzyżakami. Odbyła się też uroczystość pasowania giermków na rycerzy. Gniewko otrzymał pas rycerski po ciężkiej bitwie i miecz od samego Jagiełły. Potem przez wiele lat dzielnie służył królowi i w niejednej bitwie brał udział. Wierzył, że ma w sobie moc cudownej wody. I z każdej walki wyjdzie zwycięsko. O tym, jak to zelnem było. Dawno, dawno temu, żył sobie król, który pragnął wielkiego bogactwa. Jego kraj był ubogi, a lud choć pracowity często głodny i biednie ubrany. Król chciał jakoś pomóc swym poddanym. Wzywał dworzan i mędrców, i słuchał cierpliwie ich rad. Jedni mówili: Sprzedajmy, panie, zamorskim władcom nasze zboże, a inni doradzali: Wymieńmy stada naszego bydła na złoto. Jednak królowi nie podobały się te sposoby zdobywania bogactwa. Wiedział, że jeśli sprzeda zboże, Poddanym zabraknie chleba. A jeśli sprzeda bydło, znikąd nie będzie mleka ani mięsa. Nie chciał słuchać takich rad, dlatego często dosiadał swego konia i jeździł po królestwie, spoglądając ze smutkiem na ciężko pracujących ludzi. Pewnego razu, gdy tak jeździł konno po łąkach, spotkał staruszka z siwą brodą, który trzymał woreczek pełen jakiegoś ziarna. Co tam niesiesz, dziadku? Zaciekawił się król i zsiadł z konia, żeby zajrzeć do worka. Mam tutaj bogactwa dla Twojego królestwa, odpowiedział staruszek i podał królowi worek. Przecież to zwykłe ziarno, zdziwił się król. Co niby miałbym z nim zrobić? spytał. Zasiej, panie ziarno, tak, jakby to było zboże. Przekonasz się że po pewnym czasie wyrośnie z niego złoto, powiedział staruszek i odszedł. Król nie posiadał się ze szczęścia. Natychmiast wrócił do pałacu, kazał zaorać pole pod niezwykłe ziarno i ogłosił w całym królestwie, że sam zasieje to, z czego ma wyrosnąć złoto dla wszystkich mieszkańców kraju. Kiedy nadeszła chwila siania, Król przyszedł na pole w ubogim odzieniu i, jak prosty chłop, zaczął rzucać w ziemię małe, brązowe nasionka. Zeszli się ludzie z okolicy, żeby na własne oczy zobaczyć króla przy pracy. A król siał, dopóty, dopóki ostatnie ziarenko nie upadło między bruzdy czarnej ziemi. Potem kazał zabronować pole i strzec przed wronami, żeby nie wyjadły cennych nasion. Po jakimś czasie na polu pojawiły się pierwsze zielone kiełki. Spadł ciepły deszcz i zaraz po nim całe poletko się zazieleniło. Miało wyrosnąć złoto, mówili dworzanie zawiedzeni. Ta jakaś zwykła zielenina szeptały między sobą damy dworu. To nic? Złoto, pojawi się później, odpowiedział król i cierpliwie czekał. Upłynęło trochę czasu. Z nasion wyrosły długie łodygi z drobnymi listkami i zaczęły kwitnąć na niebiesko. Pole całe usiane było tysiącem błękitnych kwiatuszków i wyglądało tak, jakby spadł na nie skrawek bezchmurnego nieba. Król był już trochę zaniepokojony. Gdyby pole kwitło żółtym kwiatem, mógłby przypuszczać, że złoto znajduje się w płatkach. Niebieskie kwiaty w niczym złota nie przypominały. Król jednak postanowił czekać, aż rośliny przekwitną. Codziennie przychodził na pole, przyglądał się im długo i wciąż był dobrej myśli. Pewnego razu na miejscu niebieskich kwiatuszków pojawiły się niewielkie szare kuleczki przypominające sakiewki. Na pewno w tych kuleczkach jest złoto, zawołał król i rozgniótł w palcach jedną z nich. Niestety, na dłoń króla posypały się tylko brązowe ziarenka, takie same jak te, które niedawno siał. Gdzie jest złoto? Tu nie ma żadnego złota, zostałem oszukany! zawołał król, aż pobladły ze złości. Kazał natychmiast wyrwać zielsko z korzeniami, obić je kijami i wrzucić do zamkowej fosy, a potem przywalić kamieniami, żeby nie wypływało i nie przypominało królowi dnia, w którym tak strasznie go oszukano. Dworscy parobcy wykonali polecenie króla. Potem odnaleźli staruszka, który podarował królowi ziarno. Na rozkaz władcy wtrącili go do lochu i zapomnieli o nim, tak jak pragnęli zapomnieć o zatopionym zielsku. Obok lochów pałacowych stał maleńki domek, w którym mieszkał strażnik ze swą śliczną córką różyczką. Różyczka co dzień przędła delikatną wełnę dla Dam dworu i w tajemnicy przed wszystkimi opiekowała się biednym staruszkiem. Zanosiła mu wodę i jedzenie. Czasem też siadywała ze swą przędzą obok niego i słuchała opowieści o dalekim świecie. Pewnego razu różyczka spytała Powiedzcie mi, dziadku, skąd wam się wziął ten pomysł, żeby oszukać króla? Ja wcale nie oszukałem króla odpowiedział spokojnie siwobrody staruszek. No przecież zamiast złota dostał nic niewarte zielsko nalegała dalej Różyczka. Bądź cierpliwa, a wszystko się wyjaśni odparł staruszek i uśmiechnął się tajemniczo. Dziewczyna nie pytała już o nic i dalej przędła wełnę. Nadeszło lato a z nim wielka susza. Deszcz nie padał od wielu dni. Rzeki i jeziora w całym kraju zaczęły wysychać. Wyschła też zamkowa fosa i odsłoniła leżące na dnie zielsko przygniecione kamieniami. Kiedy król to zobaczył, znów wpadł we wściekłość. Kazał wydobyć tę stertę badyli spod kamieni i tak długo tłuc kijami, aż nic z niej nie zostanie. Dworscy parobcy zabrali się do pracy. Tłukli najmocniej jak tylko umieli, ale zielsko miało twarde i mocne włókna. Im bardziej było obijane, tym więcej paździerzy oddzielało się od łodyg. Zielsko bielało i miękło i coraz bardziej przypominało wełnę. Wreszcie zmęczeni parobcy odstawili kije i postanowili wrzucić do lochu to, co zbadyli zostało. — Oto twój wspaniały dar! Nasz król w swej łaskawości pozwolił dać ci wszystko, co z niego zostało! — wołali ze śmiechem. A staruszek zgarnął białe włókna na kolana i zaczął rozczesywać się palcami. Czesał je długo i cierpliwie, aż stały się miękkie i puszyste. Wtedy do lochu przyszła różyczka. Jak zawsze postawiła przed staruszkiem miskę zupy, podała mu kromkę chleba i powiedziała z troską: Boję się, dziadku. Miałam uprząść wełnę na kolorowe szale dla dwórek królewny. Za kilka dni córka naszego władcy wychodzi za mąż i dwórki miały się w nie ubrać na ucztę weselną. Niestety, już wiem, że nie zdążę dokończyć mojej pracy. Staruszek uśmiechnął się ciepło. I podał różyczce duży kłąb białych włókien. Nic się nie martw różyczko. Dwórki mają mnóstwo różnych innych fatałaszków. Tymczasem weź moje włókna i zacznij prząść się tak, jakby to była wełna. Potem utkaj tkaninę, wybiel ją na słońcu i przynieś mi. Dziewczyna posłusznie uprzędła kłąb z włókien. Udała jej się nić delikatna i mocniejsza od wełny. Z tej nici utkała tkaninę gładką jak jedwab, ciepłą i miłą w dotyku. A gdy rozłożyła ją na trawie w słonecznym miejscu, tkanina zaczęła lśnić taką bielą, że aż sąsiedzi się zbiegli, bo myśleli, że to śnieg. Och, jaką piękną koszulę mogłabym sobie uszyć z tej tkaniny! Rozmarzyła się różyczka, ale nie śmiała sprzeciwić się woli staruszka. Zwinęła płótno w grubą belę i poszła do lochu. Ledwie zdążyła oddać staruszkowi tkaninę, gdy wrota więzienia otworzyły się z hukiem i dwaj strażnicy pochwycili staruszka pod ręce. Ruszaj się, starcze! Nasz władca chce, żebyś natychmiast stanął przed nim, rzekł jeden z nich. Poczekajcie chwilę. Mam tu coś dla waszego pana. Pozwólcie, że zabiorę swój dar ze sobą? poprosił staruszek. Strażnicy roześmiali się szyderczo, ale w końcu się zgodzili. Wyprowadzili starca na dziedziniec, posadzili na drewniany wóz, i powieźli przed oblicze króla. A tego właśnie dnia król wydawał swoją córkę za mąż. Nie było go więc w pałacu, lecz z całym orszakiem weselnym udał się do katedry. Zanim zaczęły się uroczystości, król ogłosił ułaskawienie dla wszystkich więźniów, także i dla staruszka. Jednak tylko jego nakazał przywieść do kościoła, by publicznie przeprosił za oszustwo. Kiedy wóz ze starcem się zatrzymał, strażnicy pomogli mu zejść na ziemię, a za nim cisnęli belę białej materii. A cóż to znowu? zawołał król widząc zwój białego płótna. To dar dla panny młodej i dla twych poddanych. Tkanina cenniejsza niż złoto, oto, co powstało z zielska, którym wzgardziłeś, panie, zawołał staruszek. Król dotknął delikatnego materiału i aż westchnął z zachwytu. Nigdy wcześniej nie widziałem również szlachetnej tkaniny, zawołał. To jest len, twoje złoto, królu, rzekł starzec. Wyrosło na twojej ziemi i będzie służyć twoim poddanym przez wieki. Dobrze uczyniłeś, rozkazując namoczyć łodygi w wodzie. Dobrze się stało, że wyschły i ponownie obite trafiły do rąk pewnej młodej przątki, która umiała zrobić z nich użytek. Szkoda tylko, panie. Że wszystko to działo się przez złość, nie zaś dzięki mądrości. Król zawstydził się i przeprosił starca. Potem zaprosił go do kościoła na ślub swojej córki i na wspaniałą ucztę weselną. Po uczcie zaś, Sowicie wynagrodził i poprosił o pozostanie w pałacu. Uczynię cię, Moim pierwszym dworzaninem, obiecał król. Wybacz mi, panie, ale nie chcę być twoim dworzaninem. Wolę chodzić po kraju i nauczać, jak uprawia się len, odpowiedział staruszek. Niech stanie się radością wszystkich twych poddanych. Bratki. Dawno, dawno temu, na wschodnich kresach, rosła nieprzebyta puszcza. W puszczy stał drewniany gród obronny. Mieszkał w nim stary dobry kniaś, który władał tą ziemią mądrze i sprawiedliwie. Kniaś miał dwóch synów bliźniaczo podobnych do siebie i kochających się szczerze. Bracia wyrastali razem. Nie rozstając się przez lata ani na chwilę. Razem jeździli konno, razem polowali, a gdy jeden nauczył się czytać i pisać, zaraz nauczył drugiego. Starszy miał na imię Jan, a młodszy Bolko. Pewnego razu Kniaś wybrał się na polowanie na grubego zwierza. Nagle z kniei wypadł rozwścieczony, potężny niedźwiedź i rzucił się na niego. Kniaziowi ledwo udało się ujść z życiem, jednak został poważnie ranny i zapadł na zdrowiu. Nie mógł wstawać złoża, przestał jeździć po swych włościach i doglądać wsi. A przecież porządku trzeba było pilnować nieustannie, bo wrogie plemiona żyły tuż za górami i coraz śmielej zapuszczały się na grabieszcze wyprawy w głąb kraju. Pewnego dnia. Kniaś wezwał do siebie synów i rzekł: Stary już jestem, synkowie moi. Nie mogę dalej sam władać ziemią. Czas byście się rozstali, by każdy dostał swoją ziemię i sam zaczął jej doglądać. Braciom zrobiło się smutno, ale żaden nie śmiał sprzeciwić się ojcu. Obaj wiedzieli, że stary kniaś ma rację i że muszą przejąć jego obowiązki. — Ty, Bojko, pojedziesz na południe i tam zbudujesz swój warowny gród — ciągnął kniaś. A ty, Janie, pojedziesz na północ i także gród postawisz. Zwołajcie swoje drużyny i niech was Bóg prowadzi. Chcę być z was dumny. Następnego dnia bracia pożegnali ojca i wyruszyli w drogę. Jakiś czas jechali razem, by jeszcze nacieszyć się swoim towarzystwem, było im jednak bardzo markotno. Dopiero o zmroku postanowili rozbić obóz, by dać odpocząć ludziom i koniom. Rozpalili ogniska, Upiekli mięso i się posilili. A kiedy wszyscy zasnęli, bracia odeszli od drużyn, rozpalili ogień z dala od obozu i usiedli blisko siebie, by tę ostatnią noc spędzić na szczerej rozmowie. Czy my się jeszcze kiedyś zobaczymy? Pytał ze smutkiem Jan. Zawsze sobie pomagaliśmy, a teraz się rozstajemy. Czy to oznacza, że już nigdy nie będziemy mogli na siebie liczyć? Z jeszcze większym żalem pytał Bolko. Bracia smutno zapatrzyli się w ogień, z którego strzelały w niebo snopy iskier. Nie zauważyli nawet, jak z lasu na polanę wyszedł kulawy starzec z długą brodą. Dopiero po chwili dostrzegli, że idzie ku nim, podpierając się kosturem i że ledwie trzyma się na nogach. Kim jesteś, dziadku? zapytał Bolko, zrywając się, by podtrzymać staruszka. Ogrzej się przy ogniu, poprosił Jan, rozkładając na mchu swój rycerski płaszcz podbity futrem. Dziękuję wam szczerze, młodzieńcy, powiedział staruszek. Szedłem do braci Bartników po miód, ale stary już jestem i sił mi w drodze zabrakło. Jan i Bolko napoili staruszka mocnym, korzennym miodem, a potem zaczęli mu się zwierzać, opowiadać kim są i dlaczego żegnają się tu, być może na zawsze. Staruszek uważnie wysłuchał opowieści braci. Potem tylko pokiwał głową i zapytał, czy mu pozwolą przespać się przy ogniu do rana. Młodzieńcy zgodzili się i sami także zasnęli. Rankiem staruszek wstał pierwszy. Dorzucił do ognia i czekał, aż bracia się obudzą. Kiedy wreszcie otworzyli oczy, podziękował im pięknie za gościnę i dobre serca. Na pożegnanie zaś wręczył każdemu z braci woreczek pełen dziwnych nasion. Co to takiego? Pytali zdziwieni darem bracia. To są nasiona kwiatków które zasiejecie na słońcu tam, gdzie powstaną wasze grody, powiedział staruszek z dobrotliwym uśmiechem. Dziękujemy za dar, dziadku, ale my jesteśmy rycerzami, nie ogrodnikami. Czemu mielibyśmy w naszych dworach hodować jakieś kwiatki? Roześmieli się bracia. A temu, że to nie są kwiatki zwyczajne. Mają cudowne właściwości. Swym kolorem wskażą jednemu bratu, co się z drugim dzieje. Gdy zakwitną złocisto, będzie to znak, że wszystko jest w porządku. Gdy fioletowo świadczyć to może o zmartwieniu. A gdy płatki staną się purpurowe, staruszek nie dokończył. Pożegnał się i odszedł. Jan i Bolko pozostali ze swoimi nasionkami. Obiecali sobie, że posieją je jak najprędzej. Potem uściskali się serdecznie i pojechali wraz z drużynami, każdy w swoją stronę. Mijały tygodnie i miesiące. Bolko zaczął budowę grodu na szczycie wzgórza, z którego widać było piękną i bogatą okolicę. Ludzie uprawiali zboże na mąkę oraz winorośl, z której robili mocne wino. Lasów było tu niewiele, ale za to dużo słońca. Wspaniałe widoki ze wzgórz można było podziwiać całymi dniami. Bolko szybko wzniósł warownie, okna komnat otworzył na południe, a pod oknami zasiał tajemnicze nasionka. Jan! Dotarł do leśnej krainy wśród tysiąca jezior. Ryb i zwierzyny było tu pod dostatkiem. Tutejsi ludzie hodowali stada owiec, które dawały im ciepłą wełnę. Z ich mleka robili także doskonałe sery, które jedli przez cały rok. Jan zbudował gród nad ogromnym jeziorem i także pod swoimi oknami zasiał tajemnicze nasionka. Kwiatki obu braci wyrosły szybko. Właściwie były delikatne i niepozorne, ale ich słodki zapach przypominał braciom beztroskie dzieciństwo w domu starego kniazia. Najpierw zakwitły kwiatki złociste, potem błękitne. To wróżyło pomyślność i obaj bracia, przyglądając się kwiatkom, byli o siebie spokojni. Pewnego ranka Bolko wyjrzał przez okno, żeby ucieszyć oczy widokiem słońca. Zerknął na grządkę z kwiatkami i zamarł z lęku. Te złociste kwiatki przekwitły w ciągu jednej nocy, a na ich miejscu pojawiły się purpurowe. Co to może oznaczać? Pomyślał Bolko. Kwiatki mają kolor krwi. Czyżby Jan był w niebezpieczeństwie? No tak, a ja muszę śpieszyć mu z pomocą. Bolko zwołał drużynę i ruszył przez wzgórza i puszczę do grodu Jana. Pędził bez wytchnienia, gnał konie i ludzi, bo bał się, by pomoc nie nadeszła zbyt późno. Po dwóch dniach rycerze dotarli nad ogromne jezioro. Już z daleka widzieli warowny gród, oblegany ze wszystkich stron przez odziane w skóry gromady dzikich napastników. Załoga warowni broniła się dzielnie, ale była już wyczerpana walką i głodem. Nie wiadomo, czy długo zdołałaby się jeszcze bronić, gdyby Bolko nie nadciągnął z odsieczą. Zaatakowani znienacka napastnicy byli tak zaskoczeni i przerażeni, że nawet nie próbowali się bronić, rozbiegli się w popłochu, porzucając broń i wozy z dobytkiem. Nikt z drużyny Bolka nie zginął i tylko niektórzy rycerze odnieśli niegroźne rany. Jan powitał brata z wdzięcznością. Radości ze spotkania nie było końca. Skąd wiedziałeś, bracie, że potrzebuję pomocy? Dopytywał się Jan. Powiedziały mi o tym nasze kwiatki, gdy pewnego ranka zakwitły na purpurowo, odparł Bolko, a potem bracia jeszcze raz padli sobie w ramiona. Na pamiątkę tego wydarzenia, Bolko i Jan nazwali kwiatki bratkami, by zawsze świadczyły o ich braterskiej miłości. I rzeczywiście, wkrótce ludzie zaczęli je tak nazywać. Dziś niewielu już pamięta o tej starej historii, ale wszyscy lubią bratki i gdy nadchodzi wiosna, sieją je w swoich ogródkach.